Hello guys, witam cieplutko. Słuchajcie, chciałem powiedzieć kilka słów o transponowaniu, czyli przenoszeniu z tonacji do tonacji określonych akordów, określonych piosenek. Słuchajcie, to się dzieje na podstawie matematyki. Dla mnie, ja tak zawsze robię i nie wnikam w jakieś zawiłości. Wymagane jest, żeby umieć liczyć do 12 i bardzo wskazane jest, aby znać ciąg chromatyczny dźwięku. Chociaż może nie zawsze, ale dobrze jest wiedzieć, że jest C, D, E, F, G, A, H, C i co jest pomiędzy tymi dźwiękami. Dobrze jest wiedzieć, że E i F jest jeden próg odległości i H, C jest jeden próg odległości. Normalnie są jeden odstęp między tymi dźwiękami. Ale to o tym sobie powiemy, jak będziemy omawiać sprawy kapotastra, użycia kapotastru. Na czym chciałbym się dzisiaj skupić? Więc powiedzmy, że mamy akordy G, E-moll, C i D. Przychodzi nasza koleżanka, mówi, ej, to dla mnie za nisko, ja chcę wyżej, ja mam dziewczyny, wiecie, kobiety mają zawsze wyższy głos, więc tu jej jest za nisko śpiewać. Więc mamy takie zadanie, przenieść te akordy, które dla niej są za nisko, do tonacji wyższej. Tonacji wyższej, co to znaczy, że musi w tą stronę w górę gryfu iść, tu jest zawsze wyższy dźwięk, prawda? Powiedzmy, ustalmy, że podniesiemy tylko troszeczkę i podniesiemy o cały ton, prawda? Spróbujmy zagrać to z tego miejsca, tak? Więc mamy tu, a przedtem mieliśmy G. Ale co? No to z tego, a co dalej grać? Już wam mówię, jak to się dzieje, co dalej grać. Musimy cały czas mieć w pamięci tą pierwotną tonację i odliczać od niej odległości między G i A. Więc zacznijmy od początku, ok? Więc jak jest w G, ja zawsze liczę z tym, włączając pierwszy. Możemy liczyć włączając ten dopiero. Od tego zaczynać liczyć lub zaczynać liczyć od pierwszego. Więc ja zawsze sobie liczę odległość, ile mam progów od G do A. Prawda? Ten rozstęp palców chcę zamienić na cyferkę. I jak mi wyjdzie, że liczę od pierwszego, od tego, na którym jestem, jest raz, dwa, trzy. Prawda? Czyli moje G zamieniło się raz, dwa, trzy w A. Ok? Następnym akordem, tu mówię o poprzedniej, tej pierwszej tonacji. Następnym akordem w naszej oryginalnej tonacji było E-moll. Prawda? Więc tu mamy dźwięk E, E struny. Staramy się pójść 3 stopnie w górę od pustej struny, więc tu jak było E, przepraszam, mi tuner miga. Jak było E, no to mamy raz, dwa, trzy. Wypadło tu na drugim progu. Czy musimy wiedzieć, jaki to dźwięk? Jak wiemy, to dobrze. Jak nie wiemy, to powinniśmy przynajmniej wiedzieć, że drugi akord w tej oryginalnej tonacji, pierwszy był durowy, drugi był molowy. Więc musimy wiedzieć, że tu musimy zagrać akord molowy, którego root dźwiękiem podstawowym jest ten. Ten dźwięk jest fis, tak a propos, ale jak mamy zagrać molowy, no to będzie nam taki już, prawda, fismo. Prawda? Już dwa akordy mamy. Możemy sobie na karteczce zapisać. Ja jeszcze jestem w stanie zapamiętać. Jak jest, słuchajcie, jak jest, w ten sam sposób się tworzy, jak jest 18 akordów, czy 20. Jest taki sposób. Czy to jest jakiś ogólnie? Nie wiem. Ja sobie tak zawsze robię i nigdy to mnie nie rozczarowało. Zawsze się sprawdziło. Więc w nowej tonacji mamy już. Prawda? W starej było. I w starej potem szliśmy do C. Co jest dalej? Dalej liczymy to samo. Jak tu jest C, to musimy wiedzieć, że to jest tu dźwięk C. Nie tu, nie tu. Musimy wiedzieć, gdzie jest root note tego akordu. Więc liczymy trzy sztabki w górę, poczynając od tej, na której staliśmy. Raz, dwa, trzy. Wyszło tu nam tu, prawda? Więc wypada wiedzieć, że w tym miejscu jest dźwięk D. Czyli akord będzie też D. Trzecim akordem był akord durowy, prawda? Bo graliśmy G, E-moll, C-dur. Czyli ten nasz C-dur przesunie się o trzy sztabki w górę. Raz, dwa, trzy. Od biedy możemy użyć takiego D.
prawda? To się wtedy harmonia nam troszeczkę otworzy, ale tak naprawdę, żeby być, prawda, zgodny z regułami, ja zagram to D, prawda? Więc już mamy w nowej tonacji, podwyższonej, od A zaczynamy. Zaraz Stand By Me tu nam wyjdzie, albo ciągle pada czerwony gitar. No tak, tak się dzieje. Więc D jest, prawda? I teraz słuchajcie, tu można się łatwo oszukać, prawda? Bo ostatnim akordem w tej niższej tonacji, zwróćcie uwagę, graliśmy G, E-moll, C-dur i D. I teraz tu nie dajmy się oszukać, prawda? No, z ostatnim akordem jest D. I teraz ten D przesuwamy znowu w górę. Raz, dwa, trzy. Prawda? Bo tu dźwięk jest. Lub najbardziej taka prosta droga, tu mamy pustą strunę D i liczymy pusta D. To jest raz, dwa, trzy. Tu nam wyszło na progu drugim. Tutaj jest dźwięk E. Czyli zagramy tutaj akord E-dur. Bo na końcu graliśmy durową harmonię. Proszę, uważamy teraz. Trzy progi odliczone od starego G pokazuje nam A. Było na durowo. Trzy progi odliczone od tego E pokazuje nam napis. Molowo nam pokazuje, bo graliśmy molowo ten akord. Prawda? Trzy progi odliczone od pierwszego akordu w pierwszym tonacji C pokazuje nam teraz raz, dwa, trzy na D. Ja zagram to D. I w ostatniej, tej pierwotnej tonacji, nieobniżanej, ostatnim akordem było D. Właśnie tu mówię, żeby się wam nie zamieszały, prawda? I to D jeszcze raz trzeba przesunąć jak trzy poprzednie, o trzy sztabki do góry. Czyli pusta, druga sztabka, trzecia nam pokazało na E. Prawda? Rozumiemy tę sprawę? Słuchajcie, to ja tak, wiecie, zamydlam sprawę, ale to jest oczywiste, prawda? Zagramy trzy sztabki w górę, więc gramy stąd. Niektórzy, ja też mi się tak zdarza, że bardzo często jak jest kilka akordów, to gra się je przesunięte i się liczy w pamięci to, o czym opowiadam tu prawie 8 minut, prawda? Druga sprawa jest, że mamy taki odruch, że się mniej więcej czuję, gdzie tą rękę postawić, tak? Prawda? Ale żeby tak wszystko poznać od podszewki, to trzeba właśnie wyjść z tego momentu liczenia. Słuchajcie, gdyby to na przykład ona powiedziała, koleżanka, że o, mi stąd by dobrze było, la 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 la, tu ja się czuję okej. Okay. Tak samo byśmy liczyli w ten sam sposób, tylko nie o trzy sztabki, tylko raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wypadałoby tu wiedzieć, że tu jest H, prawda? I teraz wróćmy do starej. Tu było G i E-moll, prawda? Więc liczylibyśmy od tego E. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. By nam pokazało tu, na gis. I pamiętamy, że to jest molowy akord. Prawda? I się następna tonacja, następne przetransponowanie by się zaczęło. A tu dobrze brzmi, mi się wydaje, co? Przepraszam. Teraz na... Na żywo grałem. Ja nie wiedziałem, to na czuja, prawda? Tak czuję, że to może pójść, więc poszło F i G. W ten sposób te sprawy się dzieją. Słuchajcie, tu nie ma żadnej filozofii. Jeszcze króciutko chciałbym... dlaczego teraz jest taki chłopiec, prawda? Ten chłopiec załatwia nam wszystkie przeliczanie o 3, czy o 10, czy o 12. Więc... Kapotastrowi, myślę, poświęcimy następne video. Powiemy sobie kilka słów, jak on działa, prawda? Więc chcielibyśmy zagrać, prawda? Więc przedtem byliśmy w G. Więc szukamy takiego G. Proszę, uważajcie, to ważne. Tu trzeba już znać. Szukamy takiego A, które odpowiada temu układowi palców. Tu jest G, tu jest A, prawda? I jak wtedy postawimy kapotaster tu, na drugim progu, tak jak się odległość do G miała, wtedy mamy... Ciekawe brzmienie. Teraz zwróćcie uwagę, co się dzieje.
tu jest A. Tu jest A dźwięk, czyli jak przedtem tu było G, teraz jest A. Zwróćcie, co już mamy tutaj. Poprzeczkę palec trzyma, drugi próg mamy na świs, który wyliczyliśmy z E-moll. Co się dzieje tutaj? Następny akord. Następnym jest D-dur. Te nasze, te same, które tu robiło za C. Tu tylko jest przesunięte o trzy progi, a kapotaster nam robi bardzo dużo, pomaga. I następnym akordem było E. W tym momencie nasze E jest tym układem już. To jest E też, które pochodzi od tego, jak zaczniemy przesuwać raz, dwa, trzy, to nam wyjdzie na to D. Nie graliśmy tak, bo jak nie było kapa, to graliśmy to E. Okay? Jak mamy kapo, to możemy sobie pozwolić, żeby użyć tego E. Więc mamy bardzo, bardzo fajnie brzmi, uważam. Jak nie mamy tego, uwaga, musimy troszeczkę więcej, prawda, opalcować. No, dobry przykład, prawda? Z bar. Z użyciem kapo. Więc pójdziemy sobie na tu. Ja, widzicie, musiałem się też zastanowić, gdzie to kapo przypiąć. I żeby się nie zastanawiać, w następnym odcinku powiemy sobie, żeby już wiedzieć, dlaczego ja chcę go, wiedziałem, że tutaj przypiąć. To sobie wyjaśnimy w następnym odcinku, ok? A jeszcze zagrajmy sobie. Bardzo ładnie mi się tu podoba z kapo. Więc dlatego jest coś takiego jak kapo. W następnym lekcji, w następnym spotkaniu, tak jak mówię, to nie lekcja, tak, prawda? Wyjaśnimy sobie, jak używać kapo ze zrozumieniem, z większym niż tylko z takim, że wiecie, o, ja przesunę to wyżej, będę miał, ale gdzie przesunąć, jak ktoś powie, ty słuchaj, ja to chcę zagrać w cis, daj mi cis tonację. Więc ja wtedy zastanowię się, gdzie położyć kapo i zagram dla niego w cis. Ale o tym w następnym spotkaniu. Dziękuję ślicznie za waszą uwagę. Take care, guys. Bye-bye.